Na Widelcu witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z Panią dietetyk, z Panią Kasią. Dzień dobry. Porozmawiamy na taki dość trudny temat, temat anoreksji. Wiadomo, że bez leczenia odpowiedniego sami sobie nie poradzimy z tym. No ale gdy już wszystko wychodzi na prosto, zaczynamy się dobrze odżywiać, prawda? Mhm. Jak zacząć w ogóle to dobre odżywianie po tak ciężkiej chorobie? No przede wszystkim tutaj musimy sobie ułożyć w głowie, tak? Czyli ta strona psychologiczna, ta strona współpracy z psychologiem, z psychiatrą bardzo często jest naprawdę nam mocno potrzebna. Po to, żebyśmy się nie blokowali od środka, żebyśmy mogli gdzieś tam pozwolić sobie na wprowadzenie tego jedzenia. Czyli to pomijając już taką stronę typowo dietetyczną, bardzo ważne jest też tutaj oczyszczenie głowy, tak? I nastawienie się pozytywne przy tej chorobie. I tutaj zalecałabym mimo wszystko nie robienie tego na własną rękę, tylko udanie się do specjalistów, tak? Żeby taka osoba była prowadzona zarówno od strony psychologicznej, jak i właśnie od strony dietetyki. Dietetyka z tego względu, żeby ta ilość kalorii była odpowiednio wyliczona dla takiej osoby. My nie możemy wejść... Wiadomo, że taka osoba ma blokadę i nie je dużo, tak? I na pewno nie będzie jadła od razu takich ilości jak przeciętny człowiek. Natomiast dobrze jest też wprowadzić ten pokarm stopniowo. Tak, no właśnie, czyli nie rzucamy się od razu na nie wiadomo jak duże te posiłki. Tak. Zaczynamy od małych porcji, od małej. Mocnych chorobach, takich gdzie było już leczenie często szpitalne, wprowadzamy na przykład pokarm płynny, po to, żeby ten organizm przyzwyczaić, czyli tutaj odżywienie, witaminy, składniki mineralne, kroplówki, czy podanie właśnie form pożywienia płynnego, czyli jakichś soków, jakichś takich lekkich rzeczy, po to, żeby ten organizm od razu nie miał takiego szoku, tak? Bo nie mówimy tu już o stronie psychicznej, jak i o tym, żeby te wszystkie narządy zaczynały pracować prawidłowo, ale przy małej ilości jedzenia. Jeżeli od razu najemy się bardzo dużo, to niestety taka osoba odchoruje, tak? Taką ilość pokarmu, jaką spożyje. Więc tutaj bardzo ważna jest regularność i bardzo mała ilość pokarmów na początek, którą wprowadzamy. Czyli mówiąc o zdrowym odżywianiu, mówiliśmy o 5 porcjach pokarmowych, natomiast tutaj mogłoby tych porcji być 7-8, ale zdecydowanie mniejsza ilość. Tak. Czyli częściej, a mniej. Dokładnie, częściej, a mniej. Ważna jest też ilość kalorii, jaką spożywamy w ciągu całego dnia. Czyli taka przeciętna osoba spożywa około 2000-3000 kilokalorii, natomiast u osoby po anoreksji może być to i 500 kilokalorii dziennie i to jest sukces, tak, że taką ilość ona przyswaja i jest w stanie sobie poradzić z taką ilością pokarmu. Więc tutaj na początku na pewno mała ilość kalorii, mało, a często i właśnie tak jak zaznaczyliśmy, formy płynne albo na początek formy lekkostrawne, tak jakbyśmy mieli problem z jelitami, tak jakbyśmy mieli właśnie jakąś nadwrażliwość, jakbyśmy byli po jakichś stanach zapalnych, musimy wprowadzić dietę lekkostrawną po to, żeby tego organizmu nie obciążyć, tak? No my tu już nie wchodzimy w ten aspekt psychologiczny i taki typowo, czy ta osoba będzie chciała jeść, czy będzie chciała spożywać taką ilość w ogóle pokarmów, czy będzie dalej zablokowana, ale tak z perspektywy dietetyka te 500 kilokalorii to jest naprawdę taka ilość od początku, którą moglibyśmy wyrzucić, która tak naprawdę jest bardzo mała, więc nam jako osobie zdrowej będzie się wydawało, że ta osoba tak naprawdę nic nie je, ale przy tym, kiedy nic nie jadła, te kilokalorie będą dla niej bardzo duże na początek, tak? Więc tutaj lekkie produkty, takie, które nie będą obciążały żołądka, na pewno nie ciężkostrawne, no i formy dużo, dużo lżejsze. Mhm. Czyli nie wpychamy na siłę takiej osobie, skoro ona czuje, że właśnie, jak to powinno być? Czy takie osoby muszą się zmusić do tych kilku posiłków? Czy na przykład może tak być, że najedzą się jednym czy dwoma posiłkami, nie powinniśmy ingerować i nie zachęcać? Ważne, żeby zaczęły chcieć jeść, tak? To jest taka podstawa, więc tutaj ta praca z tym psychologiem jest konieczna, natomiast przy zjedzeniu jednego czy dwóch posiłków obfitych one się będą bardzo źle czuły. Więc kwestia mniejszej ilości, też troszeczkę oszukania głowy, że ta osoba od razu nie je dużych porcji, czyli nie ma w domyśle, w cudzysłowie, już zaraz przytyje, że ta porcja jest zdecydowanie za duża dla mnie. Lepiej byłoby, gdyby jadły malutko,
a często, tak? Pomijając to, że po prostu przy dużym posiłku, tak jakby zjadły jedną porcję dużą obiadową, te osoby to odchorują, bo ten żołądek nie jest przystosowany do takiej pracy, do tak intensywnego wysiłku. Więc tutaj na początek małymi krokami, pomijając już właśnie tą stronę psychologiczną, że taka osoba na pewno nie siądzie do takiego dużego posiłku i nie zje go całego, ważne, żeby cokolwiek zjadła, tak? Czyli kwestia przełamania się, zaczęcia nawet od warzyw, owoców, aby wprowadzić witaminy, składniki mineralne. Bardzo ważne jest też nawodnienie wtedy organizmu, czyli większa ilość wody. Albo właśnie wody z elektrolitami, którą możemy spożywać dodatkowo, żeby ta ilość składników mineralnych się w organizmie wyrównała. Mogłoby tak być, że osoby takie są zablokowane na tyle, że nie są w stanie w ogóle spożywać posiłków, więc wtedy taka forma dożylna, tak, kroplówek czy właśnie takich, no to już bardziej może leczenie szpitalne, więc w nie nie wchodzimy. Nie będziemy tutaj o tym mówić, ale z reguły tak się też zaczyna. Ten problem niestety z anoreksją zaczyna się później na budowaniu takich relacji zdrowego odżywiania niestety, ale w szpitalu. Czyli ten początek jest taki zupełnie obcy z jedzeniem, tak? Bo my nie widzimy de facto pokarmu, nie widzimy dużego talerza z obiadem, ale już taką ilość kalorii, którą powinniśmy dostarczyć, mamy dostarczoną właśnie w płynie. Później wprowadzamy drobne posiłki, aby ten organizm się przyzwyczaił do tego, że je, że spożywa też do pracy, tak? Więc tutaj nie możemy mu dać pokładu kalorycznego na raz czy ciężkostrawnego, bo po prostu nie jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić. Ten organizm nie przetrawi tego posiłku i ta osoba będzie się bardzo źle czuła. Więc tutaj lekkie formy, mało, a często zdecydowanie bardziej polecane na początku tej ciężkiej drogi. Tak? Właśnie, mówi pani, że to jest bardzo ciężka droga, ale można wyjść z anoreksji i normalnie funkcjonować. Oczywiście, jak najbardziej. Bardzo dużo osób wychodzi z anoreksji i gdzieś przechodzi później do tego odżywiania, tak jak na początku dziennym, do takiego po prostu zdrowego odżywiania. Takie osoby z reguły pilnują to, co jedzą, tak? Więc nie jedzą zdecydowanie tak jak przeciętna osoba, że spożywają produkty ciężkostrawne, jakieś fast foodowe, słodyczowe. One mimo wszystko gdzieś tą kontrolę mają zachowaną, natomiast odżywiają się bardzo prawidłowo, tak? I to zdrowe odżywianie u nich naprawdę się sprawdza. Kwestia po prostu popracowania przede wszystkim nad głową, czyli tu ta strona psychologiczna jest naprawdę bardzo ważna, to jest takie odblokowanie się i w tym momencie, jeżeli jesteśmy w stanie to przełamać i poradzimy sobie z tym problemem, to takie osoby są bardziej zdeterminowane, one może bardziej są restrykcyjne, ale naprawdę pilnują tego, co jedzą i potrafią odżywiać się bardzo prawidłowo. Pani Kasiu, czasami stosujemy głodówki kilkudniowe, dwu-, trzydniowe, a co jest właśnie, gdy ktoś te głodówki, no, to trwa i trwa i trwa i trwa. Jak ten organizm nasz sobie radzi z tym? Przede wszystkim osoba zdrowa ma zapas energetyczny, tak? Czyli mamy odpowiednią ilość tej tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. I jeżeli robimy sobie taką głodówkę trzydniową, czyli tak zwany, to nawet nie nazywajmy głodówkę, tylko tak zwany detoks, oczyszczenie organizmu. My mamy zapas w swoim organizmie witamin, składników mineralnych, białka, węglowodanów, więc przez takie trzy dni nam się tak naprawdę nic nie stanie. Taka głodówka dla nas, ten detoks, będzie bardzo korzystny, tak? Bo my oczyścimy organizm z toksyn. Pozbędziemy się wszystkiego, co jest złe w naszym organizmie. Natomiast osoba z anoreksją, która nie je przez x czasu, czyli ta głodówka, u niej taka typowa głodówka trwa bardzo długo, ona nie ma żadnych zapasów energetycznych, tak? Nie ma zapasów białek, węglowodanów, więc tak jakby korzysta z tego wszystkiego, w czym jest zbudowany nasz organizm. Czyli pomijając, że nie ma już kalorii dodawanych z zewnątrz, czyli tych białek, węglowodanów, nie ma energii do życia, nie ma siły do życia, to czerpie jeszcze z tego, co ten organizm potrafił zachować, tak? Z zapasów. Z zapasów. I w tym momencie osłabia swój organizm, no i osłabia wszystkie układy, tak? Czyli wszystkie narządy, czyli wątroba, nerki, serce jest bardzo osłabione. Ten układ krążenia u takiej osoby jest tak jakby z niedociśnieniem. Ona po prostu nie ma siły, tak? I taka głodówka, która trwa x czasu, pozbawia nasz organizm totalnie wszystkiego. Więc to jest taki detoks, ale tych bardzo ważnych dla nas wartości odżywczych. Czyli tutaj no, nie ma się co oszukiwać. Tak na dobrą sprawę my wyniszczamy nasz organizm. My pozbywamy się wszystkiego, ale wszystkiego co złe, ale co i bardzo dobre dla nas w naszym organizmie. Więc po pierwsze nie mamy siły. Nie mamy siły funkcjonować, ale nasze układy i takie narządy trawienne gdzieś tam, czy narządy w ogóle ogólnie organizmu, po prostu funkcjonują na bardzo niskim poziomie. Taka trochę hibernacja, tak? Bardzo małe pole do pracy, więc te nerki, układ krążenia, czy wątroba, czy układ
trawienny jest po prostu na poziomie zero. Więc taka osoba, czym dłużej to trwa, tym większą krzywdę dla swojego organizmu tutaj wyrządza. Już nie mówię o wyglądzie wizualnym, że taka osoba chudnie, tak? Że mówimy skóra i kości. To jest tylko coś powierzchownego. Natomiast cały środek, dokładnie, jest zdecydowanie gorszy, bo tak jak my widzimy wizual skóra i kości, tak mniej więcej na tej samej podstawie te wszystkie narządy i układy trawienne wyglądają, tak? Więc tam praca jest na poziomie zerowym. Pani Kasiu, bo my przez dłuższy czas zdrowe osoby, jak nie jedzą, po prostu czują potrzebę zjedzenia, czują się źle, czują głód. A takie właśnie osoby chore na anoreksję, co czują? Czy oni nie mają tego, nie mają poczucia? Mają na tyle zaciśnięty żołądek, że dla nich zjedzenie, nie wiem, malutkiej porcji czegokolwiek powoduje, że się czują źle, ciężko, że ten organizm nie trawi tego, tak? No bo jeżeli jesteśmy na poziomie zero pracy, układu trawiennego, tak? No to wtedy niestety nie jesteśmy sobie poradzić z jakimkolwiek posiłkiem. Pomijając już to, że one mają zaciśnięty żołądek i nie potrzebują tych wartości odżywczych dla organizmu, to tutaj dużą presję i tak naprawdę podstawy choroby stanowi ta część psychologiczna, tak, że one są zablokowane od środka. Czyli tutaj na tyle boją się, mają ten lęk, że przytyją, że coś się stanie nie tak, że zablokowały się i to jedzenie nie jest im do niczego potrzebne. Nawet jeżeli je zjedzą, to nie czują tak jak my przyjemności z jedzenia, jakiejś satysfakcji czy lepszego samopoczucia, tylko właśnie jeszcze bardziej się dołują, że coś zjadł, że coś się stanie nie tak, że przytyję, że nie wiem, będę wyglądała gorzej niż wyglądam, tak? To podobnie jest z tym wyglądem wizualnym i się wydaje, że czym są szczuplejsze, tym wyglądają lepiej. Więc są na tyle zablokowane, że to jedzenie nie jest im do niczego tak naprawdę potrzebne, a niestety przez to opadają z sił. I tutaj musimy podkreślić, że choroba anoreksja jest chorobą cywilizacyjną i bardzo, bardzo łatwo w nią wpaść. No niestety dzisiejsze takie piękno, które jest propagowane przez telewizję i świat medialny, no to są osoby bardzo szczupłe, tak? Czyli to propagowanie takiego zdrowego stylu życia to jedno, bo ten zdrowy styl życia to powinniśmy być fit, powinniśmy być szczupli, ale na poziomie prawidłowym, czyli takiego zdrowego organizmu. Natomiast no niestety to piętno takie tego kanonu szczupłego takiej no modelki, tak? Sylwetki jest na tyle gdzieś tam propagowane, że te coraz młodsze osoby, bo ta anoreksja raczej sięga młode organizmy, to jest wiek 14, 16, 18 lat, tak? Gdzie dążą do tego, żeby tak wyglądać, powoduje, że no niestety trochę stała się na to też moda, tak? Żebyśmy tak wyglądali, a nie inaczej. No właśnie, a ta granica jest bardzo cienka. Bardzo. I też musimy pamiętać, że takie osoby, które mają taką słabą psychikę, tak? Są bardziej podatne na to, że nie są w stanie sobie powiedzieć koniec, tyle wystarczy, tak? Wyglądam dobrze, schudłam, ale nie potrzebuję więcej. Tylko my tak jakby łapiemy takiego bakcyla i chcemy jeszcze, jeszcze więcej i więcej, a niestety nie idzie to w dobrą stronę. Czyli dieta tak, ale pamiętajmy o tym, żeby nie przekroczyć tej granicy. Dokładnie. Bo łatwo jest popaść w takie zaburzenie i w anoreksję. Pani Kasiu, bardzo dziękuję dzisiaj za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i widzimy się już za tydzień. Do widzenia.